Widmo podziału lub, jak wolą niektórzy, rozbioru województwa świętokrzyskiego w celu utworzenia nowego województwa częstochowskiego to sprawa bardzo poważna, przynajmniej w Częstochowie, gdzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta widnieje oddzielna zakładka zachęcająca mieszkańców miasta do wspierania pomysłu. Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję wsparcie inicjatywy utworzenia naszego województwa, udzielając kredytu zaufania tym, którzy zaczynają rządzić naszym krajem. O to samo proszę was. Apeluję także o poparcie tej idei przez tych mieszkańców okolicznych gmin i powiatów, którzy w odrodzeniu województwa widzą szansę na szybszy rozwój całego regionu częstochowskiego. W drodze do tego celu musimy działać wspólnie, odkładając na bok wszelkie podziały polityczne i różnice poglądów. Plany zmian w podziale terytorialnym budzą obawy świętokrzyskich posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była prowadzona retoryka i obiecane mieszkańcom tych terenów, że powstaną nowe województwa na mapie administracyjnej naszego kraju i wprost było między innymi wymienione, że będzie to w przypadku częstochowskiego kosztem województwa świętokrzyskiego. Zresztą ta dyskusja dalej nie umilkła, bo dzisiaj mieszkańcy Częstochowy mogą na ulicach swoich miast, na billboardach zobaczyć między innymi też takie apele polityczne i grup z różnych stowarzyszeń. Poseł Krzysztof Lipiec, będący jednocześnie szefem świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, nie zgodził się udzielić nam komentarza w tej sprawie, twierdząc, że nie ma podobnych planów. Potwierdza to senator Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki. Nie ma jakiegokolwiek zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego. Jakby się dokładnie wczytać, to pismo, które, właściwie odpowiedź na interpelację, jaką udzielił posłom Platformy i PSL-u pan minister Sebastian Chwałek, który pochodzi, tak nawiasem mówiąc, z ziemi koneckiej, gdzie nie ma takiego planu, byłoby to jednoznaczne do zrozumienia, tylko ci państwo nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuszcza natomiast możliwość wprowadzenia korekt w ramach obowiązującego obecnie podziału terytorialnego, skonsultowanych i akceptowanych społecznie, które pozwolą na optymalne funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych, w szczególności w kontekście wypełnianych przez nie zadań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego. Kluczowe znaczenie ma przy tym idea zrównoważonego rozwoju Polski, a w szczególności wspierania obszarów o słabszym tempie rozwoju. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie kryją obaw. Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak przekonują, tylko je potęguje. Niestety nie dostaliśmy wprost odpowiedzi na to, czy województwo świętokrzyskie będzie tutaj ulegało zmianom administracyjnym, ba, nawet zostało wskazane, że są przygotowywane i analizowane prace na tym, by wzmocnić słabsze regiony, a więc tak naprawdę zrozumieliśmy, że wpisuje się to w tą retorykę właśnie kampanijną, że te regiony słabsze, które potrzebują dodatkowego bodźca w postaci powstania nowego województwa. Na całą sprawę z uwagą patrzą we Włoszczowie, choć tu w odróżnieniu do Częstochowy nikt nie zachęca mieszkańców do walki w obronie województwa i przynależności do świętokrzyskiego. Burmistrz miasta i gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek mówi wprost, że podobnym pomysłom jest przeciwny i nie jest w tym osamotniony. Wielokrotnie wyrażaliśmy swój sprzeciw zarówno na konferencji wojewódzkiej z udziałem marszałka województwa, wyraziliśmy swój sprzeciw na sesji Rady Powiatu, Rady Miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o taki w ogóle pomysł, to ja nie widzę żadnych argumentów, które przemawiałyby za tym, aby powiat włoszczowski był włączony do nowo utworzonego, prawda, w planach województwa częstochowskiego. Burmistrz miasta i gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek na stronie internetowej Urzędu Miasta zwraca się do gości witryny. Serdecznie witam na stronie internetowej gminy Włoszczowa. Miasto i gmina ma niezwykle ciekawą przeszłość. Jeszcze ciekawsza wydaje się być jej przyszłość.